Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, 28 dzień maja i dzisiaj jest, kochani, jedno wielkie, mega ważne święto. Żadnych innych świąt nie trzeba dzisiaj wymawiać, bo dzisiaj jest, kochani, święto hamburgera. Na pewno dzisiaj jakoś będę musiał to uświętować. I to w jakiś taki naprawdę, wiecie, porządny sposób, nie jakieś takie tam zwykłe, proste, nie wiem, ci z burgerki, tylko coś będzie trzeba takiego potężnego zjeść, na przykład coś z bekonikiem i z jajkiem, albo, albo z plackiem ziemniaczanym, albo... o, już mi się rozmarza. Mm. Chyba do odcinka wrócę. Kochani, zapraszam, czołóweczka, jedziemy! Drodzy moi mili, moi kochani, moi lubiani. witam was bardzo serdecznie, bardzo, 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 bardzo i przejdźmy od tych hamburgerów do jednak czegoś sensownego. Dzisiaj wtorek, czyli Dzień Świętych, kiedy cytujemy sobie świętych, stała wywalczyni naszych spotkań, czyli święta Matka Teresa z Kalkuty. Proszę posłuchajcie jej bardzo prostego, bardzo pięknego, bardzo potrzebnego zdania. Nie martw się tak problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi. To ani strasznie ważne zdanie. Kochani, zobaczcie, żyjemy już od kilkudziesięciu lat nie w takim świecie, gdzie po raz pierwszy w historii świata i tu rzeczywiście nie, nie przesadzam, kochani, mamy dostęp do wiadomości ze świata. nie? Zobaczcie, może tak się wydawać nam na przykład, że jest strasznie dużo różnych, nie wiem, katastrof, wojen, nieszczęścia ludzkiego i tak dalej. Może ktoś myśli, kurczę, tak nigdy nie było. Kani tak prawdopodobnie było też wcześniej, tylko ludzie nie mieli takiego dostępu do informacji. Zobaczcie, kiedyś, kiedy coś się działo na drugim końcu świata, to reszta świata o tym nie miała bladego pojęcia. Ewentualnie jakiś kurier tam czy poseł, czy jakiś inny podróżnik, wiecie, przypłynął po 300 latach, no co tam, ale po 10 latach nie z jakiegoś miejsca, to mógł powiedzieć, że tam się coś wydarzyło. Kani dzisiaj otworzymy komputer, otworzymy telefon, otworzymy telewizor, cokolwiek. I natychmiast, kochani, jesteśmy zalani. Nieszczęściem, złem, tragedią tego świata. Kochani, rzeczywiście można się załamać. Jak ktoś jeszcze jest jakoś szczególnie wiecie, wrażliwy i takie rzeczy go bardzo do, dotykają, albo ma jakąś taką wiecie, konstrukcję, że bardzo je bierze do siebie, to rzeczywiście, kochani, ja czasem spotykam takich ludzi i teraz mówię to, kochani, absolutnie z całym szacunkiem. Czasem że do, do mnie ktoś przychodzi, na przykład jakieś małżeństwo, albo ktoś dopiero się szukuje do małżeństwa, i mówią. Ojcze, my nie, nie, nie chcemy mieć dzieci. Ja wiem na przykład dlaczego, nie? Co się, co się dzieje. A ojcze, bo my ich nie chcemy sprowadzać na taki świat. Bo jak widzimy to wszystko, co się dzieje, to nie chcemy, żeby one żyły w takim świecie, który się prawdopodobnie zaraz rozsypie itd. i tak dalej. Gani, z jednej strony, oczywiście, ja rozumiem te obawy i te lęki, ale to jest właśnie zdanie matki Teresy, które jest nam bardzo potrzebne. Gani, nie jesteśmy w stanie, jak mówi matka Teresa, y, martwić się problemami całego świata. Kani, trzeba zawsze zejść do konkretu. Oczywiście, jeżeli ktoś robi w jakichś szerszych dziełach, wiecie, bo ktoś robi, nie wiem, w fundacjach, robi w jakichś dziełach, które zajmują się różnymi miejscami świata, jasne, że wtedy zajmuje się trochę szerszą perspektywą, ale Kani, większość z nas tego nie robi. Większość z nas ma konkretnych ludzi, tak? Możemy iść tam jednorazowo, gdzieś tam pomóc, nie, i to w ogóle trzeba robić. Ale tak, ty macie konkretnych ludzi. I Kani, na przykład, no właśnie, jeżeli macie dzieci. Albo możecie mieć dzieci, miejcie je w ogóle, naprawdę, miejcie je, bo to potrzeba nam ludzi na świecie. Mimo, że mówią, że przeludnienie, nie, potrzebujemy ludzi na świecie, w Polsce szczególnie. Kochani, to Wy macie im po prostu zrobić najlepszy możliwy świat, ten wasz. Nie ocalicie ich przed całym światem i wiem, że może być, kochani, jutro może być wojna atomowa na świecie i po prostu będzie koniec świata, i czy w związku z tym powinniśmy przestać żyć? Nie, kochani, jeżeli mamy takie obawy, to trzeba sobie je z głowy wybijać. Ja wiem, czasem może być potrzebna jakaś pomoc terapeutyczna i tak dalej, bo ktoś może za bardzo się w tym zakręc zakręcowywuje. Ale tak naprawdę, kochani, to nie karmcie się nieustannie tym, co idzie ze świata. Nie mówię, że mamy ignorować świat, ale trzeba wiedzieć, jaką dawkę możemy przyjąć. Kochani, na przykład ja, mówię, mam już wielokrotnie. Ja na przykład skasowałem niektóre te takie kanały informacyjne, na przykład jak Twitter, bo dla mnie Twitter jest jedną z najbardziej toksycznych w ogóle rzeczy na świecie. I ja się ładowałem tą, tym negatywizmem. Skasowałem, nie patrzę, nie oglądam. I naprawdę mam serce wolne. Kanie, że gdzieś widzicie, że tego macie za dużo, przestańcie to oglądać, przestańcie czytać. Uwaga! To nie jest tak, że jak przestaniecie, to świat się tam gdzieś zawali. Nie? Kani, nie, wasz świat jest wokół was. To są wasi ludzie, wasi bliscy, tam, gdzie możecie pomóc, tam, gdzie możecie kochać, tam, gdzie możecie zaradzić czyjejś biedzie, na wyciągnięcie ręki. Kochani, i tutaj mamy przede wszystkim robić. Tak, jak cię Pan Bóg powoła, żebyś tam szeroko poszedł w świat i coś robił w świecie, jasne, odpowiedz na to powołanie, ale jeżeli go nie masz, to siedź tutaj, pomagaj tym, których masz i nie przejmuj się aż tak bardzo całym tym światem, kochani. Bóg ma w rękach świat. I chociaż wiem, że może się wydawać, chyba mu się ten świat z rąk wymknął, nie, nie wymknął mu się. Bóg doskonale wie, co robi, Bóg sobie poradzi z tym światem, a my się zajmiemy naszą działką, tutaj, dzisiaj i teraz, wśród tych, których mamy. Moi drodzy, moi mini moi kochani, moi ulubieni, bardzo wam, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie. Oczywiście najbardziej się z niego cieszę superowo, że mogliśmy się spotkać. Kochani, widzimy się pewnie jutro w kolejnym odcinku, w kolejnych stawakach. Pięknego dnia Wam życzę, miejcie się najlepiej na świecie, no i do zobaczenia już bardzo szybko miejmy nadzieję! Z Bogiem, papa. Pa.